Samorząd powiatu raciborskiego zajmuje się sprawami o charakterze ponadgminnym, bezpośrednio dotyczącymi mieszkańców 8 gmin. Są to m.in. zadania z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia, transportu i dróg publicznych czy kultury i ochrony zabytków. Wykonują je jednostki organizacyjne powiatu, m.in. starostwo, powiatowy urząd pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej czy powiatowy zarząd dróg. Optymalna sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, atrakcyjna oferta kierunków kształcenia oraz dobra baza edukacyjno-sportowa to podstawowe zadania oświatowe powiatu. W latach 2010-2014 na inwestycje w placówkach edukacyjnych wydatkowano blisko 13 milionów złotych. W 5 raciborskich szkołach wykonano nowe, wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią. Przeprowadzone adaptacje, remonty czy termomodernizacje budynków przyczyniły się znacznie do poprawy warunków kształcenia i obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Jedną z większych inwestycji zrealizowanych przez powiat była modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz pozyskanie funduszy na budowę nowoczesnej hali sportowej. Zadania z zakresu ochrony zdrowia są realizowane w głównej mierze przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, którego organem nadzorującym jest powiat raciborski, oraz poprzez konsekwentną realizację programów profilaktycznych. Do 2016 roku z bezpłatnych badań przesiewowych mogą korzystać ciężarne mieszkanki powiatu. W raciborskim szpitalu w grudniu 2012 roku otwarto jeden z najnowocześniejszych w regionie bloków operacyjnych, składający się z 4 sal operacyjnych oraz sali wybudzeń. Wyposażenie obiektu kosztowało ponad 5 milionów złotych. Z kolei w marcu 2014 roku pogotowie ratunkowe otrzymało nowoczesny ambulans. Wart blisko 300 tysięcy złotych pojazd zakupiono z dotacji powiatu. W proces finansowania specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej włącza się także Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, której jednym z fundatorów jest powiat raciborski. Od stycznia 2014 roku w budynku Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu na zlecenie samorządu prowadzony jest środowiskowy dom samopomocy. Profesjonalna opieka, ciekawe formy zajęć, przestronne wnętrza i atmosfera sprzyjająca nauce samodzielności to tylko część oferty kierowanej wychowankom. W 2012 roku powiat wykonał także kompleksową termomodernizację budynku przy ulicy Ocickiej, w którym działa przychodnia zdrowia. Realizacją oraz koordynacją licznych inwestycji drogowych na różnych kategoriach dróg oraz remontami chodników zajmują się pracownicy starostwa oraz powiatowego zarządu dróg. Wiele z nich zrealizowano wspólnie z gminami powiatu. W latach 2010-2014 wartość inwestycji przekroczyła 28 milionów złotych, z czego 23 miliony stanowiły środki zewnętrzne pozyskane zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych. Większymi inwestycjami na drogach powiatowych realizowanymi przy współudziale środków zewnętrznych była modernizacja ulicy Brzeskiej w Raciborzu, zwiększająca dostępność komunikacyjną do autostrady A1, remonty dróg w kierunku na Pawłów i Gamów w gminach Rudnik i Pietrowice Wielkie, ulicy Raciborskiej w Bienkowicach w gminie Krzyżanowice czy drogi w Grudczankach w gminie Pietrowice Wielkie. W 2014 roku rozpoczął się remont drogi powiatowej z Raciborza Miedoni do Brzeźnicy. To trzecia co do wartości dofinansowania inwestycja realizowana przez samorząd powiatowy ze środków unijnych. Jej wartość to ponad 10 milionów złotych. Kierowcy nową nawierzchnią pojadą już w wakacje 2015 roku. Dbając o wielowiekową kulturę ziemi raciborskiej, powiat co roku dofinansowuje remonty ołtarzy, witraży bądź kościelnych organów. Duża troska o stan zabytków widoczna jest na przykładzie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Samorząd powiatu, pozyskując blisko 20 milionów złotych unijnej dotacji, przeprowadził kompleksowy remont chylącego się ku ruinie obiektu. Dziś zamek to tętniące życiem centrum kulturalno-turystyczne, miejsce ciekawych wystaw, wykładów, koncertów i tradycyjnych jarmarków. Tu także działa jeden z najlepszych w województwie i kraju punktów informacji turystycznej. W 2012 roku z inicjatywy samorządu rozpoczęły się długo oczekiwane prace przy zamkowej kaplicy. Śląska Saint-Chapelle już z zewnątrz zachwyca mieszkańców i turystów, a niegdysiejszego blasku jej wnętrza nabiorą latem 2015 roku.
Każdego roku samorząd powiatowy współorganizuje wiele imprez i patronuje licznym interesującym wydarzeniom. Kluby sportowe, organizacje czy stowarzyszenia społeczno-kulturalne mogą liczyć na pomoc organizacyjną i finansową powiatu, który w ten sposób dba o rozwój nie tylko ciała, ale i ducha lokalnej społeczności. Zabiega, by ziemia raciborska była obecna na mapie kulturalnej i sportowej nie tylko naszego regionu. Raciborszczyzna to miejsce wyjątkowe, mieszanka wielobarwnej kultury i pełnych pasji mieszkańców. Samorząd często włącza się w przedsięwzięcia, których celem jest promowanie utalentowanych ludzi czy rzadkich tradycji i obrzędów, m.in. poprzez wydawanie publikacji książkowych, realizację audycji radiowych i filmów, czy zapraszanie do udziału w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych u partnerów zagranicznych powiatu. Powiat raciborski to także rozwinięte rolnictwo. Każdego roku samorząd składa mieszkańcom podziękowanie za ich pracowitość i wysoką kulturę rolną podczas tradycyjnych świąt plonów. Poprzez organizowane szkolenia oraz konkursy wiedzy rolniczej promowane są nowinki techniczne oraz zasady BHP w rolnictwie. Szczególną wagę władze powiatu przywiązują do propagowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Wspólnie z samorządem gminy Pietrowice Wielkie organizując ekowystawę Ciepło Przyjazne Środowisku, największe ekologiczne targi w naszym regionie. Urzędnicy starostwa co roku załatwiają kilkadziesiąt tysięcy spraw mieszkańców powiatu, którzy chcą być obsłużeni sprawnie i komfortowo. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, od maja 2014 roku działa nowe Biuro Obsługi Klientów i Winda. W urzędzie funkcjonuje także ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych. Na klientów czeka duża liczba miejsc parkingowych, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych wraz z telefonem oraz stojaki na rowery. Wiele zadań własnych powiatu to zadania, których realizacja nie zależy jedynie od samorządu czy woli mieszkańców. Wpływ na ich stan mają także władze centralne, ogólna sytuacja gospodarcza kraju czy zmiany przepisów. Znaczna liczba inwestycji została zrealizowana dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. W latach 2010-2014 samorząd pozyskał dodatkowych 90 milionów złotych. Środki unijne i krajowe pozwoliły na remonty nawierzchni drogowych, inwestycje termomodernizacyjne, poprawę jakości i warunków nauczania, aktywizację bezrobotnych, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, informatyzację urzędu czy organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych. Wiele ważnych, zrealizowanych przedsięwzięć jest efektem dobrej współpracy samorządu z instytucjami, organizacjami, firmami i mieszkańcami powiatu, którzy w trosce o wspólne dobro lokalne niejednokroć okazywali przychylność i pomoc.